A tu jest, że odhaczone na tym poziomie trudności. Ale nie trzeba jeden po drugim poziomu trudności, można najwyższe. Wiecie co? Ja bym zagrał tym, jednoręki. Może wypożyczyć tylko jedną broń, ale ma 200% prędkości ataku. 100% AD więcej. Partiatik! Live! I pod minigana takim. Ty, da się wybrać każdą broń w grze? Nie, nie ma minigana. Zagrajmy pistolet maszynowy i na poziomie trudności numer 2. I bandanę pod to. Bandana minigun. O chłopie. Chociaż w teorii przydałoby się na nim grać czymś wolnym tak naprawdę. Bo on ma dużą szybkość ataku, ale no nie wiem. Pancerz czy HP? Wezmę HP. Robak bym wziął. Weźmy te drzewa, luj. Ta, coś AOE by się przydało, masz rację, ale... No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dropiło. Ale pod eteryczną rózgę byłby serio dobry, bo by się HP stakowało całą grę. Obrażenia dystansowe weźmy, bo i tak będziemy grali pod coś zasięgowego. Jeszcze więcej drzew? Dobra. Czapkę, luj. Więcej drzew opłaca się, bo itemy mogą dropić. Ale nie chcę szmaty dropić. Gdzie są drzewa? No gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Dasz idziemy? Pijaprzyś. Regenerację wezmę chyba. Nie chcę grać pod lifesteal jak śmieć znowu, chociaż. Luj. Łudnik 9%. Tylko 9%. No i wezmę to poziom trzeci. Sterydy. Ale walka wręcz. Wziąć? Nawóz? Nie, pieprzyć go. Chociaż wezmę. Ale my jesteśmy mega do przodu, zobacz. Każdy mob na hita leci. Totalne SG jest, totalne. O kurde, chyba DG. To niezłe SG, widzowie. Drzewo? Jest item, dobrze. Z. Prędkość taku, zasięg, pancerz, weź. Może podkryta zagrać? Czy zasięg? Może podkryta zagrać, widzowie? Ile kryt bije? No razy dwa. Razy dwa, czyli bardzo dużo pocisków będzie, to może być dobra. Zwiększenie prędkość ataku tu nie ma. Weźmy tego kryta, tutaj się nic, max HP, obrażenia 5%, weźmy to. Nie chcę tego. Co to jest to 11 tutaj?
Aha, elitarny potwór jakiś będzie. Okej. Okay. Dawaj item z drzewa, bo ci zapieprzę gonga, śmieciu. Daj mi item z drzewa. Potrzebuję tego. Proszę. No i deweloper ocalony, nie będzie gonga na łeb miał dziś. SG. No i zobacz jak tego, eksp ładnie leci. 0-2 levele na jednym tym pijemy. Biliśmy, no jest. Straszne gówno. Wezmę regenerację. Walka wręcz, ja pierdolę. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Iluj. No i co? Kamień drugi. Pancerz daje jeden. To ma przeszywanie jeden, ale 50% tych obrażeń. Nie no, grajmy dalej tym. A, mogę zrobić rerolla, aleluj. Jakiś item z drzewka, klatkę? Dzięki, 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 dzięki. Może jakieś dwa itemy, co? Wiadomo. Im więcej, tym lepiej. No drugiego raczej nie da. Będzie robiona ta gierka na 100%? Nie wiem, ale... Dzisiaj sobie pogramy, a jutro zobaczymy. Chyba też ją pogramy, ale nie wiem czy cały stream. Regenerację wziąć czy... Te procentówki aż tyle nie dadzą na broniach, które idziemy pod full attack speed, więc nie wiem. Albo roll? Albo nie ma. Ale to jest 4 razy wolniejsze. Wysysanie życia 45%. Co? 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 Porypało kogoś? Może to zagrać? Tego chyba nie biorę. Test? ...50% wyssania. Dzięki Mati za 16 miesięcy. Siema starcze, witam. Ale gówno. 20% obrażeń, jeden pancerza. Minus 2% obrażeń, gdy otrzymujesz obrażenia. I to się stakuje jakoś? Ale ja nigdy nie dostaję obrażeń. Prawda? Ty, to są obrażenia w walce wręcz? O! To pieprzyć. Zobacz to. Zobacz co się teraz dzieje z nimi. Drzewa. Pieprzyć. Trochę za wolne to jest. Trochę za wolne. Z tym Uzi lepiej było. No minigun by się przydał tak szczerze.
Najlepiej byś jadł. To jest za wolne. Rozumiesz mnie? Za wolne to w dupę jest. Regenerację chyba weźmiemy? Nożyczki. Też wysysanie życia. W czym to jest lepsze niż to? Tylko gorsze to jest. To jest walka wręcz jeszcze. Jedna rolka. Jak idzie? Dobrze, widzę. Zarąbista giereczka. Ty, w której... Aha, w 11 fali ma być jakiś elitarny mod. Ciekawe, czy będzie silny. Ty, a gdzie skrzynka? Gdzie są skrzynki? Gdzie są w dupę skrzynki? Pytam. Tam. Co tam? Jednak było, dzięki widzom. Ty mądry. Dziękuję bardzo. Skrzynki matki, no. Mega matki jestem, chłopie. Gdzie te skrzynki? No jest. Fajne. Szybkość. Ta. Chyba... Cześć, szansa na krytyko mamy 15, to jest minus 4. Nie, to nie chcę. Szansa na unik. Ale 8 max HP. O kurde, robak. Tak, grając. No, ale nie, no, te oglądanie tych freak fightów też coraz mniej takie fajne jest, tak mi się wydaje, na live'ach. No, to takie... To już jest to samo, co było, powiedzmy, nawet ten rok temu, jak zaczynaliśmy oglądać mniej więcej. Się zastanowię, czy dalej to robić na live'ach. Po prostu to wyglądać, ale nie wiem. Zmień broń, bo lipa, no jest mega lipa. Muszę zmienić, no. Przydałaby się jakaś AOE, albo bardzo, bardzo szybka, tak jak na przykład minigun. Ale AOE bardzo też by się przydała, nawet chyba lepiej by było. Może ta bazooka? Plus jest taki, że to live stream. Obrażenia dystansowe chyba. Bo to bazowo zwiększy. Weźmy... O Jezus Maria, to już na nic mi nie stać. No i zobacz, roślinka. Gówno. Może przetrwamy jeszcze tą falę na tej broni. Ty, no jest serio ciężko, nie wiem, czy się uda.
40 sekund. Ja nic nie biję, no to jest problem. Za wolne to jest. Ty, no jeszcze 10, 15 sekund. Ja pierdzie. Czasem kryt wchodzi za 118, widzicie to? To jest tak mało. No jak teraz nie będzie broni, to nie przetrwamy kolejnej rundy. Double tułówka. Chyba trzeba ją zagrać. 15% zarobista jest ta dynia. I double tuwa. Albo czekaj, roll. No nic, sprzedaję to i double tuweczkę. Bo inaczej się zaraz wyłożymy. Aha, elitarny to jest boss! To jest dobrze. Ja pierdzielę, jest po gierce. Ja pierdzielę. Dobra, SG. Ale gówno. Odrzut. To grać? Nie, no ja to odszedłem od tej broni już. Max HP przywraca 4 punkty na sekundę, nie leczy w żaden inny sposób. Czyli regeneracja w ogóle nie ma znaczenia wtedy. Sarombista. Ty. Nie ma żadnej dobrej broni. Żadnej dobrej broni nie ma. Ta dubeltówka jest zarobista w porównaniu do tego gówna co mieliśmy, tylko no i tak, no przydałaby się lepsza broń. Dead. To szczęście jest OP, że potem lepsze itemy lecą ze sklepu. Ja to trochę olewałem, ale to jest serio dobry, dobry ten stat, który warto ulepszać. Ładnie. Owoce z drzew nie będą ci HP regenerowały. A, masz rację. Aleluj. Szybko wziąć? Może tego kryta? 20% będziemy mieli ponad. Albo obrażenia dystansowe. Weźmy kryta.
Max HP, regeneracja. Nie podoba mi się to. No i to jest git. 3% obrażeń na koniec fali. Ale mało fal zostało już. Przecież to i tak będzie opłacalne, tak mi się wydaje. I to też. Obydwa te. Tego nie chcę. Kurde, a dobra, nic nie wydałem, bo nic nie miałem, jest git. Serio, Diuk? No to zarąbista ta postać, muszę ją zagrać. Ty, ale giereczka jest serio dobra, ale wydaje mi się, że... Przecież nie wiem, ja wampiry chyba grałem z 8 godzin czy 10, żeby 100% zrobić. Przecież to było przed patchem. Jakimś, przed ilość patchami. Więc trzeba i tak zrobić. Ale nie wiem, czy to... To jest na więcej czasu niż wampiry? Chyba nie. Ale nie jestem pewna. Postać co 90% na unik. Pewnie ma 1%. Pewnie ma 1 HP albo 2. Gdzie jest skrzynka? Zawołałem ją. No i git. Co daje szczęście? Czekaj. Dwa obrażenia. Minus 7% ataku. Jak myślicie? Bo niby mamy 200%. To się opłaca. Za dwa obrażenia plus 25 zasięg? Git, OP Warf. Nie robi to dużej różnicy. Też mi się wydaje, że nie zrobi dużej. A bazowe obrażenia. Weźmy. Unik, prędkość ataku. Chyba obrażenia dystansowe. Bo to się opłaca, bo my bierzemy tutaj 3 obrażenia, ale do tego jest 200% dodatkowo, bo są bazowe obrażenia. A jak weźmiemy 15%, to będzie 15% więcej w tym 18, a tak to będzie plus 3 i będzie 200% 21. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Kryt. 30% na kryta. Kurde, dubeltówka 2. Wezmę to, chociaż 200, a to da łącznie ile? 6 fal. 20%, nie biorę tego chyba. To 200? Nie opłaca się. Nie opłaca się, za mało to da. Chociaż... Roluj po minigana? Chyba tak, no. O ja pierdziele, dubeltówka 3. I to też jest fajne, o Jezus. Dobra, to i to weźmy. I lećmy dalej. Podcasty. No nie wiem właśnie. Zależnie od gierki, bo to raczej będzie w tle leciało w gierce. Ten podcast, tak mi się wydaje. Taki był przynajmniej plan bazowy, ale w sumie nie wiem jak wyjdzie. Czy będziemy tak robić, czy full kamerka i luj, czacik na ekran. Nie wiem, chyba tak i tak przetestujemy. I tyle. Nawet bo z małpkach, wiem, bo ja słyszałem. Słyszałem właśnie od widza. Albo ty mi to pisałeś wczoraj? To wczoraj jakiś widz powiedział.
dead. Ja pierdziele, Boże. O, dobrze. Dubeltówka 4 w ogóle. 102x6. Ja pierdziele. Nie no, za dużo OP itemów. Każdy jest na hita, każdy. Ja pierdziele. Ty chyba pod zasięg trzeba teraz pójść full. Jakaś skrzyneczka może? Ta, to jest minus z tym, że żarcie mnie leczy, no. Jednak to jest takie... A jest tryb gry, że grasz w nieskończoność rund? Fajne to było. Taki na rekord. Nie ma? Powinien być. Rozpieprzy coś dano. Jak nie ma. O ja, co ja zrobiłem. Skrzynki mi nie dali. Demonix raczej nie wiem czy w tym roku. Czekaj, czekaj chwilę. Kryt? Szansa na kryta 40% już. Zasięg bym wziął jakiś. Albo armor. O kurde. No muszę to. Czekaj, tu jest zasięg. Raczej w tym roku tego Wiedźmina nie będzie. Czekaj, szybkie rolki. Co tu się podoba? Nic? W tym roku raczej Wiedźmina nie będzie. Mówiłem, że dużej gry nie chcę zaczynać, nie licząc... Jakiej gry? Nie licząc grania w RLC. RLC w tym roku bym chciał zacząć, ale jeszcze nie wiem na 100%, ale to jest chyba jedyna gra duża. Taka na więcej streamów niż, nie wiem, te 3. Którą bym chciał jeszcze w tym roku, a tak to wolałbym już do końca roku na mniejszych gierkach, bo ostatnio jedna za drugą grą ciągle graliśmy w giganty. Wiesz, teraz taki chillek. Dwie skrzynki! Ez? Get. Trzy skrzyneczki? Tako? Nie. Pieprzą nas w dupę. Nie. Ty, ale jest oro, naprawdę. Nice. Chyba weźmy to. Zasięg. I co, szukamy tego, widzowie? Szukamy minigana? Chyba ten traktor wezmę. O ja pierdzielę. A za szybkość. Nie dało mi się pieprzyć z szybkością ataku, ale i tak to wezmę, bo jest plus 11, więc będzie plus 6. Przecież to jest drogie, to się opłaca? Dobra, szukamy minigana od teraz.
Nie zdążył już zmienić broni. Zostało mało fal, niestety. Ale ta i tak jest mega OP, więc... Aż tak mi nie szkoda, tylko no wolałbym ten minigun, bo ciekawy jestem, jakie DMG by było. Dwie skrzynki już. Dopiero się fala zaczęła, może jakieś 3 skrzynki? Może jakieś 20 skrzynek w tym ranie? Wiadomo, trzeba chcieć więcej, pamiętaj. Stare żydowskie powiedzenie mówi jasno. Masz 2, chciej 4. Pamiętaj o tym. Ty no, ale... W ogóle drzewa się nie respią. Kamienice. Kamienice też. Dobra, jest 4 szanse na kryta. Szczęście wziąć? To może wypadnie minigun? Dobra. Dobra, szukamy. Pieprzyć. Że mógłbym tu wszystko brać, naprawdę. Cały czas mi dobre rzeczy lecą. Ty. Tak, generator chyba. Uuu, ja pierdzielę. Nie no, luj. Ile itemów mam na sobie tym ludzikiem? Szyneczka. Może jeszcze jedna? Może tak, jeszcze z 4? I ze skrzynki minigun powinien wypaść i luj. Nie no, chyba broń nie może wypaść. Przecież slota nawet nie mam na to. Dead gun. Ja pierdziele, zbyt se pozwalam. Dwie skrzynki to już jest taka norma. Jak nie mam 2 skrzynek, to jest gówniany run. No i wypadło, ale teraz to już niech się w dupę pocałuje. Ale gówniane itemy wypadły, ja pi. Nie wypadnie ten minigun. A nawet jak wypadnie, to jakiś niski level. Dziękuję LOL Illuminati za 5 miesięcy. Czekaj, co ty gadasz? A Louis, ty... Trochę za późno to wypadło, nie ma co tego brać. Co to w dupę jest? No nic, nie będzie minigana, chyba że wypadnie w ostatniej fali. Trochę lipa, no, nastawiłem się na niego. No ale, no, ale widzowie, no ale. Bywa i tak. Szyneczka, glad. A
Ale ta postać ogólnie dość silna, mimo że ma tylko jedną broń, jednego slota, to naprawdę fajna postać. Te procenty jednak dużo dają. Zwłaszcza, że gramy na wyższym poziomie trudności niż poprzednią postacią. Ty. Co tak, SG? Ale jedna skrzynka? Gówno ran, gówno ran. Czekaj, a gdzie tu jest coś dobrego? Co to jest? No nic, na gówno, nic nie ma. Gołe pięścinek stran, a jest jakaś postać, a jest jajko przecież, ale nie. Czy jajko z tą obrożą taką, ale... No nic, nie wypadło to co chcieliśmy, no ostatni ten... A byk on się nazywa. O Boże, za tego bossa! Ja pierdziele! Ty spieprzać zaczął! Zesrał się! Dobra, troszeczkę nafidowany ranik. Nie, chłopie. Przecież to był za duży fin. Słyszę strzech! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzech! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzech! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzech! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.